Cześć. Nieodłącznym elementem rejsów, no zwłaszcza gdzieś tam zagranicznych, no to jest tak zwany, jak ja to mówię, przegląd małej gastronomii, czyli próbowanie lokalnych potraw. I zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, no bardzo chcemy spróbować, załoganci bardzo chcą spróbować owoców morza, czy tam ryb. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać przepis, którego nauczyłem się od pewnego Greka. Pokażę Wam, jak zrobić ośmiornicę z grilla. No tak, ale co robimy w kuchni? Jak ośmiornica ma być z grilla? Ośmiornicę najpierw musimy obgotować. Przepis w opisie, także wszystko spokojnie Wam pokażę. Można przeczytać. Zaczynamy. Zagotowałem tutaj gar, jest wrząca woda. Według przepisu mam dodać czerwonego wina, około szklankę. Podobno to zmiękczy lepiej ośmiornicę. Ośmiornica wcześniej była mrożona, więc ona i tak będzie mięciutka. No ale tak było w przepisie, tak robimy. I wrzucamy, to jest około taka ponad 2,5 kg ośmiornica. O! I wrzucamy ją i będziemy ją gotować. Ile? Około 40 minut. Ustawię sobie zegarek. A w międzyczasie przygotujemy sos do tej ośmiornicy. Sos do ośmiornicy według tego greckiego przepisu bierzemy mniej więcej tyle samo dobrej oliwy z oliwek. Mniej więcej tyle samo, co soku cytrynowego. Ja tutaj poszedłem na łatwiznę, bo mam taki gotowy już ekologiczny jakiś sok wyciśnięty cytrynowy. Nie muszę wyciskać. Mniej więcej tyle samo, mniej więcej tyle samo. Dodajemy oregano dobrej jakości. Ja dam go sporo, bo ja lubię oregano. No i co? I mieszamy ten sos. Tym sosem przyprawimy oliwę trochę przed oliwę, ośmiornicę przed grillowaniem, ale też będzie później do podania ośmiornicy. No i czekamy, aż się zagotuje. W takim mundurku jeszcze mnie pewnie nie widzieliście. Zastanawiacie się być może, co to jest koło gospodyń wiejskich Danowiec. No, Danowiec jest to nazwa wsi, w której mieszkam. No i jest tutaj koło gospodyń wiejskich, którego niedawno zostałem członkiem. Zapisałem się razem z sąsiadem, kolegą Sławkiem. Pozdrawiam, Sławek, jeśli oglądasz. Co prawda zapisaliśmy się do sekcji ostrzenia noży, bo kobiety świetnie gotują i tutaj myślę, że ostrzenie noży to jest maks, co my możemy im z kolegą Sławkiem robić. No ale jak obejrzą ten film, to chyba się od garów nie odgonię. Czekamy, aż zagotuje się nam ośmiornica. No, 40 minut później ośmiornica jest gotowa. Wyłączymy. Aż się pięknie ugotowała. Trzeba ją wyjąć i musi nam chwilkę przestygnąć, bo będziemy musieli ją pokroić na porcje, na macki sobie podkrawamy, a ona jest strasznie po prostu, o jaka gorąca. Więc odłożymy ją sobie na deskę, niech stygnie, trochę tu jak zwykle przy gotowaniu na świnie, ale to się posprząta. I niech ona sobie stygnie. A ja w tym czasie idę odpalać grilla, bo musi się bardzo dobrze rozgrzać. Przystępujemy do rozpalania grilla. Pewnie każdy z Was ma jakąś tam swoją metodę. Ja używam do tego, mam no tutaj, wiem, to wygląda trochę strasznie, palnik dekarski, ale po prostu taki mam, więc takiego używam. Można opalarką. Nie używam chemii, bo nie chcę, żeby mi potem w potrawie te wszystkie rozpałki gdzieś tam jakoś pozostawały. Pamiętajcie tylko o BHP, jeśli chodzi przy grillu. Taki cwany jestem bowiem z doświadczenia, kiedyś mi prysnęło w oko. No wiecie, jak to przy grillu różne rzeczy się dzieją, a w zasadzie wiecie, jakie najczęściej są wypowiadane słowa przed wypadkiem?
weź potrzymaj mi piwo. Więc BHP, chrońmy oczy i przystępujemy do rozpalania grilla. Grill musi się naprawdę bardzo dobrze rozpalić. Dobra, grill rozpalony. Ośmiornica nam trochę ostygła, więc bierzemy się za jej pokrojenie. Kroimy sobie ją w ten sposób, żeby mieć po prostu macki i będziemy grillować same te macki. Tego tutaj łba, czy jak to się fachowo nazywa przy ośmiornicy, nie będziemy grillować. Mam tutaj taką swoją asystentkę kuchenną, zwaną panią dyrektor w Danowcu, czyli mojego psa, który chętnie sobie na zimno tą ośmiornicę, ten łeb sobie zje. Oczywiście można go wykorzystać do jakiejś sałatki, nie ma najmniejszego problemu. Z takiej ośmiornicy mamy, jak to sama nazwa wskazuje, ośmiornica, czyli 8 tych macek, nóżek. Więc spokojnie możemy zrobić 8 bardzo delikatnych porcji. No ale zobaczcie, no taka macka, no okej, okay, jest. Jakbyśmy ją podali z jakimiś gotowanymi ziemniaczkami, to byłoby spoko. Natomiast takich solidnych porcji to wyjdą nam 4, czyli po duża, mniejsza macka na osobę będzie wtedy bardzo spoko. No i teraz bierzemy sobie te macki, wrzucimy sobie do jakiejś michy, będziemy je grillować. Ja dzisiaj ugrilluję tylko 4 macki, ponieważ potrzebuję 2 solidne porcji dla siebie i dla swojej małżonki, a drugie ugrilluję sobie jutro. One mogą sobie spokojnie poleżeć. Tylko o, odkładam sobie macki. Łeb zostawię później do pocięcia dla mojego czworonożnego przyjaciela. I teraz troszeczkę te macki polejemy i polejemy tym naszym sosem z oliwy, soku z cytryny i oregano. Nie za dużo, delikatnie, gdyż potem ta oliwa będzie na grillu kapać i będzie się niepotrzebnie paliła. Więc tylko naprawdę delikatnie, nie potrzeba więcej. I tak przed podaniem polejemy tym sosikiem. No i co? Wybieram macki na dzisiaj. O, jedna duża, druga trochę mniejsza, tu o, i dwie takie malutkie. Te będą na dzisiaj, te zostawimy sobie na jutro. No i idę na grilla. Przystępujemy do części właściwej, czyli do grillowania. Już temperaturka jest całkiem niezła. Opuścimy sobie żar. Nam się nie przypaliła ośmiornica. Opuścimy sobie najniżej, jak tylko możliwe. Pokażę wam jedną sztuczkę, której nie wiem, gdzieś się nauczyłem, ale działa. Kartofel zwykły, surowy, przekrojony na pół. I smaruję sobie kartoflem ruszt. Bardzo ostrożnie, słuchajcie, żeby nie dotknąć się tego rusztu, bo on jest gorący. Będzie naprawdę ból byłby, gdybym się go niego dotknął, ale smaruję sobie ruszt tym kartoflem. Będzie mniej przywierać. Działa. Dobra. Kartofla możemy odłożyć i układamy ośmiorniczkę. Zobaczę na zegarek, bo zawsze jest pytanie, ile czasu ją grillować. Nie wiem, na oko, jak to moja babcia świętej pamięci mówiła, jak ją pytałem o coś w przepisach, trochę albo no wiesz. Więc patrzę na zegarek, potem wam, a to się nam jeszcze przyda, potem wam powiem, ile ją będziemy grillować. Zamknę sobie, wtedy troszeczkę szybciej dojdzie. To jest akurat przepis ośmiornicy z grilla.
No na jachcie, jeżeli nie macie grilla, abyście chcieli coś takiego zrobić, można użyć piekarnika. Nigdy nie próbowałem, ale myślę, że trzeba byłoby nastawić tak na oko na około 200 stopni ten piekarnik i próbować robić to w piekarniku. No chyba, że macie grilla na jachcie. Jest też fajny przepis, bo w Chorwacji bardzo popularna jest ośmiornica spod tak zwanej peki. Co to jest peka i jak to wygląda, to macie film w opisie, jak również tu w zakładce. Ale jakiś czas temu napisałem artykuł, też podlinkowuję go, jak oszukać w domu po prostu i zrobić w domu ośmiornicę tak jak po chorwacku, jak spod peki. A my się tutaj zajmiemy ośmiornicą grillowaną. Będziemy ją sobie troszeczkę przewracać od czasu do czasu. Wyjdzie, mam nadzieję, całkiem dobra. Minęło 5 minut. Ja już tu zaczynam czuć zapach przypiekanej ośmiornicy. Przewrócę ją na drugą stronę. Zobaczymy, czy sposób... Zobaczcie, sposób z ziemniakiem fajnie działa. I ona jest całkiem fajnie przypieczona już. No, odwróć się. Jednak człowiek praworęczny, to prawą ręką dużo łatwiej. O, świetnie przypieczona i na drugą stronę ją. Cyk. Można ją dosyć często odwracać. O, tutaj mało ziemniakiem chyba posmarowane było. Można ją często odwracać, wtedy fajnie będzie delikatnie upieczona. Temperatura jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj duża. No, zobaczmy jak wygląda. Minęło dosłownie 10 minut. Kilka razy ją odwracałem. Na takim konkretnym żarze doszła, już nie ma... Te można troszeczkę na bok odłożyć. Też nie ma co za bardzo jej przypiekać, żeby nie była spalona, więc moim zdaniem ona już jest. Jest mięciutka, była wcześniej obgotowywana, więc bierzemy ją na talerz. I idziemy jeść. No i mamy nasze ośmiorniczki. Słuchajcie, można je serwować... Ja polecam z gotowanymi ziemniaczkami, można z frytkami, nie ma problemu, jak ktoś lubi. Natomiast ze względu na to, że porcje są naprawdę solidne, takie po dwie macki, to my dzisiaj z małżonką nie będziemy się bawić w żadne ziemniaczki, tylko polecam sos, sałatkę, cacyki. Jak zrobić cacyki, to tam znajdziecie w internecie, to jest proste, czyli ogórki, jogurt, czosnek. I teraz jest fajnie polać właśnie tym naszym sosikiem trochę więcej ośmiorniczkę, żeby złapała smaczek. Na pewno będzie dobra, zresztą sprawdźmy. Mięciutka. Bardzo dobra. Smacznego. No dobra, my żeśmy zjedli. Było dobre. A co z psem? Bo jak mawiał mój dziadek, pies też człowiek, choć pies. Więc przygotujemy tutaj... O, już słychać się rusza towarzyszka. Przygotujemy jej przysmaczek. Co, Wega? Dobre będzie, nie? Najpierw zobaczymy, czy pieskowi smakuje. Delikatnie. A resztę napakujemy jej w taki, o, taki fajny urządzenie. Trzeba pociąć. No i my tu jej pakujemy. Piesek sobie będzie zadowolony. Trochę przysmaczków będzie miała. W końcu też święto ma. I co? Jeśli materiał się podobał, zachęcam do subskrypcji. Łapka w górę. Podzielcie się w komentarzach, jak Wam wyjdzie potrawa. Może zrobicie. I co? Do zobaczenia gdzieś na wodzie i w tawernie gdzieś w Grecji. Cześć!